No, halo, halo. Halo. No mamo, gdzie ty jesteś? Co? Przecież już od 2 godzin siedzisz u niego. Z tatą jakoś tak ochoczo nie rozmawiasz. Nie, o, mamuś, ja ciebie nie kontroluję, oczywiście rób co chcesz, twoje życie, twoja bajka, więc spoko, spoko i dla mnie okej. Okay. Nie no, stało się, wiesz, ty, powiedz szczerze, ty w ogóle widziałaś tą święconkę, którą mi dałaś? Jak średnio. A czystej czy smakowej? No jednak. Jak czystą, to oczywiście wiele wyjaśnia. Nie no, po prostu wiesz, miałem najgorszą święconkę w kościele. No tak, no najgorszą święconkę w kościele. No. Nawet ta gruba Beatka, co zawsze miała, wiesz, w foliopaku jajka, tym razem miała lepsze, bo zrobiła sobie z origami koszyczek. No wiesz, pomysłowy chociaż. Ksiądz nawet skrytykował nas, no. Znaczy, nie no, nic nie powiedział, no ale no oczywiście, wiesz, widziałem po wzroku, że tak z taką, wiesz, od razu spojrzał na nasz, to, jaki koszyczek, wiesz, no ja wyczuwam takich ludzi, no i... No i później, żeby jeszcze tego było mało, to tak, wiesz, prysnął z taką pogardą na ten koszyk. Nie, mamo, nie trysnął, tylko prysnął. Nie siedź u niego więcej, wiesz, bo naprawdę masz takie dziwne skojarzenia. Mamo, to ksiądz trysnął, tak? No co ty w ogóle gadasz? No, zostaw. Dobra, koniec tryskającego księdza. Nie, to ty powiedziałaś tryskającego, ja mówiłem pryskającego. Mamo, koniec, ksiądz nie tryska, ksiądz pryska. Wodą, mamo, wodą, podkreślam. A, i w ogóle wiesz co, do tego plastikowego Jezuska mogłaś sobie podarować. Jak? To była kolekcjonerska figurka Gandalfa, mamo. Cały weekend zeszły ją szukałem. Pytałem się nawet ciebie, a ty mówiłaś, że nie wiesz, no. I później co, bierzesz... Ale malować już jej nie musiałaś, naprawdę. No Gandalf szary, mamo, Gandalf szary. Co z tego, żeby Jezus miał brązową brodę? No co z tego? Czekaj sekundę, bo babcia coś chce. Tak, babciu? Mama zaraz wróci, to coś babci na szybko odgrzeje. Ale ja teraz jestem głodna. Wiesz co, babcia jest głodna. Jak? Ze smalcem? Ze smalcem kanapkę babci zrobię! Dobiłam twój smalec komunistyczny kawiorem! Co? Nie, ona nie chce kawioru. Nazwała mi komunistycznym kawiorem. Nie, smalcu chyba też nie chce. Sekunda. A ja chcę uprawiać seks i niestety na wszystko, droga kobieto, przyjdzie czas i kolej. Więc dziękuję i dobranoc, no. Nic, no zamknąłem drzwi, no pewnie znowu będzie podpieprzać cukier. Nie, no ja wiem, że ma cukrzycę, no ale co ja zrobię?